Cześć, czołem, Kluski z Rosołem, 23 stycznia 2024 roku. Posłuchajcie, muszę się odnieść do tego no jakby informacji, czy informacji, które no po prostu rozgrzewają umysły wszystkich na temat zarobków TVP, moich zarobków TVP. Oczywiście powiem też więcej. Jakby no Polska, jakby to wszystko wynika z biedy. To wynika po prostu z biedy i z tego, że w Polsce jakby to, że ktoś miał pieniądze, był uznawany zawsze, że je tam ukradł, zabrał i nigdy ich nieuczciwie zarobił. Tak więc jeżeli chcesz tam w jakikolwiek sposób zdyskredytować i oczernić, no to zacznij mówić o jego zarobkach i tak dalej. I wtedy on jest, i każdy wtedy łapie jakieś takie dziwną pozę, trochę się czuje jakiś postawiony do tablicy, zaniepokojony, coś próbuje tłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. I głupio robi. Ja niestety też głupio robię, bo powinienem się zachowywać tak jak Michał Rachoń, który mi kiedyś tłumaczył: Jarek, nic nie komentujesz, nic nie mówisz. Minie. No niestety Michała Rachonia ktoś do tego szkolił i ktoś mu to tak, że tak powiem, skrupulatnie wytłumaczył. On ma swój poziom adrenaliny, emocji, testosteronu. Ja mam swój i mój jest trochę inny. Więc powiem trochę na temat tych zarobków, na zarobków telewizji polskiej w TVP Info, w TAI, gdzie pracowałem kilka lat. Zarabiałem dobre pieniądze. I starałem się jak najlepiej wykonywać moje zadania, jak najlepiej spełniać oczekiwanie, nie wiem, kierownika, dyrektora i założenia, które mi, że tak powiem, założenia, które mi nakładano, no i zlecenia, które mi wykonywano. Zakres obowiązków, bo od tego chyba powinno się zacząć w momencie, kiedy to gdzieś tam pracujesz i rozliczasz kogoś za jakieś pieniądze, tak? I tak dalej. Po pierwsze zostałem komentatorem w programie Michała Rachonia za jakieś tam na początku, że tak powiem, dość śmieszne pieniądze. Znaczy na początku, jak w ogóle pracujesz, to nie dostajesz pieniędzy, za śmieszne pieniądze. Później ktoś tam podpisują z tobą umowę, no dlatego, że jesteś stałym komentatorem, gdzie mówiono mi zawsze: mów co chcesz, mów co, jak chcesz. Jak były sytuacje grillowania i mówienia o Szycu i powiedzmy wojewódzkim, powiedziałem, że nie chcę tego komentować, nie komentowałem, nigdy mi nic nie mówiono, a często nawet zdarzało się, że za te komentarze obrywałem potężną burę. Często dość Michał Rachoń do mnie dzwonił i, że tak powiem, w dość dobitny sposób tłumaczył mi, że musi mnie ciągle tam z czegoś tłumaczyć, bo powiedziałem o tym źle, o tamtym źle i tak dalej, nie powinienem. Ale no to jestem niezależnym komentatorem, nie jestem dziennikarzem, nie jestem pracownikiem stacji. Poza tym na tym polegała moja magia. Zresztą ta magia przekładała się tak bardzo, że byłem zawsze wśród komentujących ostatni, bo ludzie czekali na to, co ja skomentuję. I dwa dni najlepszej oglądalności wjedziemy była środa i piątek, wtedy, kiedy ja występowałem. Zresztą to wszyscy wiedzieli, Telewizja Polska to nie są sympatie, to są wykresy. Znaczy, jeżeli ktoś jest z rodzenia politycznego, to może są sympatie, ale to są wykresy. No to byłem tutaj tym komentatorem. Później, w momencie, kiedy Rachoń poszedł na urlop, razem z Magdaleną Ogórek prowadziliśmy program W kontrze, który był w zamian Michała Rachonia na ten miesiąc. Okazało się, że wykręcamy takie wyniki, jest taka oglądalność. Program kulturowo-społeczny. Można powiedzieć, my żeśmy konkurowali z Pytaniem na Śniadanie i z Dzień Dobry TVN. Tak więc jakby ani tam nie płacili mi za jakieś wypowiedzi, szkalowanie kogoś, bo to jak ja mówiłem sobie, co chciałem, to ja mam takie przekonania, to wszystko, co mówiłem, to jest moje. A tutaj tym bardziej jakby program, który nie zajmował się polityką, zresztą byli politycy z wszelkich stron, byli z SLD, byli z PO, był pan Szczerba i paru jeszcze tam różnych innych i nigdy nikomu żeśmy nie robili żadnej krzywdy. Ja nawet tłumaczyłem to zawsze tak, że my politykom robimy dobrze, umawialiśmy się zawsze na tematy. Nie wiem, pan Szczerba wtedy powiedział, że chce tylko rozmawiać o jakiejś tam akcji humanitarnej, jeżdżeniu chyba na Białoruś czy na Ukrainę, że nie chce o niczym innym rozmawiać i żeśmy z szacunku jakby do gościa w ten sposób rozmawiali. Zarabiałem tu jakieś pieniądze. Po miesiącu się okazało, że wykręcamy takie wyniki, musimy zostać. Zostaliśmy na antenie, czyli jakby obroniliśmy antenę, obroniliśmy to tym takim śniadaniowym podejściem i swoją, że tak powiem, urokiem własnym, to, że
To, że zostaliśmy na antenie. Nie jest jakiś tam, znowu wykresy, słupki. Jakieś tam pieniądze zarabiałem. Pieniądze zarabiałem. Były to dobre pieniądze. Były to dobre pieniądze. Niestety po pewnym czasie, zresztą też radzę wam się zastanowić nad powielaniem głupot, które sieję i za chwilę dojdę. Najgorsza kanalia, jaka się mogła trafić na mojej drodze i wielu jeszcze innych dobrych ludzi, to Pereira. Pereira, który jest kanalią, który insynuuje, który stoi za wieloma nieszczęściami, łzami. Ktoś, kto go spotkał, wie, co to jest za typ. Zresztą popatrzeć na te fedrujące oczka, ten wzrost, no to jakby ktoś powie, ale dlaczego ty tak mówisz? Znajdźcie mi jedną dobrą osobę, która powie, która nie jest zależna teraz, która powie dobrze o współpracy z Pereirą. Jest to insynuator, manipulator i kombinator. Tak więc później były te niby 4 zgłoszenia kobiet, jakieś jedna, druga, tylko nie zgłaszała każda po kolei, że ktoś sprawdzał, nie sprawdzał. Ludzie są jak tak zwane antymobbingowe procesy, czy jakby takie programy, które są w każdej dużej instytucji i przy takich zgłoszeniach trzeba wszcząć postępowanie, trzeba. I to nie robi dyrektor, to robi dział HR-u. Robi śledztwo, robi coś tam, przesłuchanie. Za moich czasów TVP Info przeprowadzono takie jedno antymobbingowe śledztwo. Wiem wobec kogo, wiem jakie były konsekwencje, nie wobec mnie. I wiem jak to wygląda, ile osób jest przesłuchiwanych, ile to trwa, jakie to są godziny, jakie to są wnioski. I wtedy opiniuje to dyrektor. Ci tutaj no, chcieli grać swoje, chcieli pozmieniać, poczyścić to, co było dobre w TVP Info. I niszczyli ludzi wrażliwych, którzy się według nich kojarzyli z Olechowskim, którzy się im kojarzyli z Kurskim, a dalej z Ziobro. No jakby władzę w telewizji przejęła frakcja Morawieckiego, no i wprowadzali tak jak wprowadzali, jaki był tego wynik, zostawmy. W momencie, kiedy mi wprowadzono nową prowadzącą, która nie chciała Agnieszka Oszczyk być co tydzień w Warszawie, tylko co drugi tydzień, no stało się mniej programów, czyli połowa. Ja zarabiałem. Ja wiem, że w telewizji w TAJU są tak zwane, były umowy gwiazdorskie. Ja chciałem kiedyś, proponowałem, rozmawiałem, czy możemy taką umowę zrobić dla mnie. Ja nie wiem do końca one na czym polegają. Ja słyszałem, że one są tam 30, 40, 50, 70 tysięcy, nie wiem ile, dużo. Chciałem dużo zarabiać, no kto by nie chciał? Znacie kogoś, kto by nie chciał dużo robić? Tym bardziej, że realizowałem się, naprawdę. Jeżeli ktoś popatrzy na tematy i programy w kontrze, które zrealizowałem, to umówmy się, jest wiele osób, które oglądało TVP Info tylko dlatego i przestało oglądać, jak był program w kontrze. I nie był program w kontrze z drugą parą, tylko był ze mną. I wiele osób wyrażało na to zdanie. Ja byłem wydawcą tego programu, proszę Państwa. To o ile teraz osoby, którym omawiamy, powiedz, Ogórek, Rachoń, u których taka cichutka troszeczkę tam w tej telewizji polskiej jest. Coś tam, Samuel Pereira coś nie donosi na nich, bo jakieś tam, bo oni chyba należą do układanki, Klarenbach, to byli prowadzącymi. Czyli mieli stawkę raz, czyli taką, którą ja powinienem mieć, tak? To powiem wam tak, to teraz na przykład Ogórek ma swojego wydawcę, który się nazywa Jarosław Ostaszkiewicz. Ja myślę, że taki Jarosław Ostaszkiewicz zarabia pieniądze na poziomie 30 tysięcy miesięcznie. Myślę, że wydawca Rachonia, Krystian Krawiel, zarabia na poziomie wydawca. Wydawca to jest bardzo ważna postać. Myślę, że tak samo ważna, bo no to jest tak jak kucharz, który musi ugotować pewne rzeczy, a kelner nie podać. No ja, powiedzmy, ja jestem takim prowadzącym, to kelnerem. Jeżeli źle ugotuję, no to nie sprzedam, nie dostaniemy na piwku. Taki klawiar, myślę, że to jest 30 i tak dalej tysięcy. A ja trzymałem całe w kontrze na sobie. To ja zapraszałem gości, umawiałem, wydzwaniałem i tak dalej, tematy i tak dalej. To jest potężna odpowiedzialność, proszę Państwa. To jest antena krajowa i niech mi ktoś nie mówi o jakiejś polityce, o jakimś pluciu, jadzie i tak dalej. Niech obejrzy, o czym ja tam mówiłem, o czym robiłem programy. Jedyna rzecz, którą byli wszyscy zadowoleni, czyli moi pracodawcy, że poszerzyłem program w kontrze i TVP Info zaczął oglądać widz komercyjny, który nie oglądał stacji w ogóle, to są reklamodawcy. Telewizja Polska nie żyje z tego, że ludzie zapłacili abonament i tak dalej, nie łudźmy się, większość nie płaci. Telewizja Polska, jak każda spółka, ma jakiś tam budżet. Tam, że są jakieś polityczne rozgrywki, gdzieś tam coś, tam to jest inna rzecz. Ale Telewizja Polska ma jakieś 800 milionów wpływów w zeszłym roku z reklam, tak więc no jakby umówmy się, poszerzasz grupę komercyjną, więc większość wtedy, kto się robi po to, żeby ściągnąć reklamodawców i wtedy. Tak więc tak naprawdę, no teraz byłem i prowadzącym,
i byłem wydawcą. No to powiedzmy, że ta kwota znów powinna być tam jakoś podbita. Moim zdaniem miałem wrażenie takie, że jestem trochę niedoceniany i tak dalej, i tak dalej. Ale realizowałem się, robiłem, nikt mi się nie wchrzaniał. Nie wchrzaniał, ale wiecie jak to jest. To jest wszystko do momentu dania, że tak powiem, czterech liter. Różne podchody robiono. Robił wcześniej Pereira. Moim zdaniem Pereira, który dzwonił do mnie codziennie prawie i coś mnie tam wypytywał, a później tą wiedzę w jakiś dziwny sposób posiadał Piotr Krysia, który mi kiedyś pomówił, dziennikarz, czego? Kiedyś współpracowali razem, dziennikarze śledczy, związani trochę z Prost, trochę z TVP Info i tak dalej, i tak dalej. To oni szyją buty, to oni szyją buty. No nie miejmy wątpliwości. To, że dzisiaj wychodzą zarobki Olechowskiego, bo najpierw grillowali Adamczyka i Pereirę, no bo tak wpadł Szczerba, komisje te poselskie jakieś, poselskie sprawdzanie i tak dalej, i tak dalej. Nagle dołączają do nich Olechowskiego, no to już Pereira zrobił. Jestem tego w święcie przekonany. Takie jest moje zdanie i tak dalej. Żeby po prostu odciążyć i żeby poszło to Pereira, Olechowski, przypomnę, zwolnił Krysiaka. Kiedyś Krysiak, jak się odgrywał, tam próbował uderzać we mnie jako pracownika TVP Info, również pluł na Olechowskiego. Kurski kiedyś zwalniał, zawieszał Rachonia, który mi później nie pomógł, ale dzisiaj Rachoń tam z Pereirą pod pachę robili i tak dalej, i tak dalej. Dlatego uważam, że jest to wszystko obrzydliwe, obrzydliwe. W momencie, kiedy miałem mniej programów i negocjowałem jakieś podwyższenie stawki, dostałem propozycję robienia krótkich takich form, takich etiudek do serwisów sobotnio-niedzielnych. Dostawałem za montaż, wymyślenie, umówienie i tak dalej. To jest duża odpowiedzialność, proszę Państwa. To jest naprawdę, to jest tyle pracy, że się w głowie nie mieści. Dostawałem 400 zł za każdy program, czyli tam jak był weekend, to było 800 zł brutto. W międzyczasie jeszcze dużo wcześniej, to nie miało nic wspólnego z uściśnięciem dłoni przez Antoniemu Macierewiczowi, bo to tak się w telewizji nie dzieje, że w środę ściskasz, w poniedziałek masz program. No a tak to wyszło. Przez 4 lata prowadziłem takie krótkie rozmowy według własnego pomysłu, który zaproponowałem producentce. Ja zaproponowałem. Aleksandra Zawłocka chyba, jeszcze taka pracowała. Zaproponowałem, że chcę robić o służbach mundurowych, chwalić, ja lubię służby mundurowe. 200 odcinków, między innymi ponad 200, ze 150 z policją, z wojskiem, pierwsza pancerna brygada, no przeróżnie, komandosi, żandarmeria wojskowa, ale